Cześć, witam Cię w kolejnym nienumerowanym odcinku podcastu Medycyna Integracyjna i dzisiaj mam dla Ciebie przygotowaną technikę oddechową, czy też medytację opartą o oddech kwadratowy. Co to właściwie jest i co przez to rozumiemy? Tutaj ten kwadrat symbolizuje, czy też może po prostu wizualizuje sposób, w jaki oddychamy. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że każda faza naszego oddechu to jest jeden bok takiego kwadratu, to mamy wdech, po nim następuje przerwa, zatrzymanie tego oddechu, później mamy wydech i później znowu wstrzymanie naszego oddychania przed kolejnym wdechem. Jako, że mamy tutaj kwadrat, no to wiemy, że wszystkie boki będą tutaj równe, czyli długość każdej fazy jest taka sama. Dlaczego akurat taki rodzaj oddychania, a nie inny? Okazuje się, że z takiego czysto praktycznego punktu widzenia dosyć dużo osób odczuwa, że ta relaksacja jest głębsza w momencie, kiedy skupiamy się akurat na takim oddechu. Ja sam korzystam z niej w momencie, kiedy czuję, że jestem troszeczkę za bardzo zestresowany, kiedy mam problem z utrzymaniem koncentracji. Czasami też po jakimś wysiłku fizycznym, po treningu, kiedy jestem bardziej zmęczony i chciałbym troszeczkę szybciej obniżyć sobie tętno i się uspokoić. Także dlaczego też w ogóle warto medytować i wprowadzać takie techniki oddechowe? O tym już mówiłem w poprzednich podcastach. Tutaj podkreślę jeszcze, że takie ćwiczenia możemy robić właściwie codziennie, zawsze wtedy, kiedy potrzebujemy jakby tutaj zadziałać troszeczkę na swój układ nerwowy, kiedy potrzebujemy trochę odpocząć albo kiedy potrzebujemy właśnie skupienia przed chociażby pracą czy nauką. Jeszcze co do takiej części, powiedzmy, instrukcyjnej. Ja tutaj będę pokazywał akurat taki oddech, który będzie miał te fazy podzielone na mniej więcej 4 sekundy. Tak, czyli 4 sekundy wdechu, później tyle samo zatrzymania, wydechu i znowu zatrzymania. To może się bardzo różnić indywidualnie. Dla każdego te wartości mogą być troszeczkę inne. 4 sekundy są takie dosyć uśrednione, ale może być tak, że dla Ciebie komfortowo będzie, na przykład jeśli to będą 2 albo 3 sekundy na początek. Może jeśli już znasz podobne techniki albo masz też dosyć dobre możliwości oddechowe, no to będzie 5 sekund, 6 i więcej. Więc taka technika powinna być dla Ciebie maksymalnie relaksująca. Nie powinna ona u Ciebie wywoływać zawrotów głowy. Nie możesz tutaj odczuwać żadnych duszności czy też jakiegokolwiek dyskomfortu. Także gdyby się okazało, że w trakcie tej medytacji opartej o te długości 4-sekundowe jest to dla Ciebie nie w porządku, a możesz po prostu odpalić sobie stoper i patrzeć na upływający czas i na przykład co 3 sekundy, co 2 sekundy, co 6 sekund zmieniać poszczególne fazy. W ten sposób jest najprościej. Także oczywiście do takiej techniki relaksacyjnej nie musisz mieć zamkniętych oczu. Kolejną sprawą jest pozycja, w której wykonujesz te ćwiczenia oddechowe. Może to być wykonywane na leżąco, na siedząco. Po prostu nic nie powinno utrudniać Ci samego oddychania. Także jeśli Twoja pozycja byłaby jakaś nadmiernie zgarbiona, albo leżysz w jakiejś zupełnie niekomfortowej pozycji, no to wypadałoby przybrać taką pozycję, która tutaj będzie w porządku i pozwoli Ci oddychać możliwie głęboko. Dobra, słuchajcie, także podzielimy sobie ten odcinek na dwie części, tak żeby można było wracać do samej tej czystej medytacji bez instrukcji w dowolnym momencie. Także w następnym odcinku jedziemy już z czystą praktyką.